W miarę upływu czasu wszystko się profesjonalizuje. I tak jak spojrzymy sobie na dziennik telewizyjny z lat 80., to on zupełnie inaczej wygląda niż dzisiejsze wiadomości czy fakty. Widz YouTube'a zmienia się też pod względem wieku, pod względem wykształcenia. To już nie są tylko 15-latki, dzieciaki młode, które oglądają wiralowe, śmieszne filmiki w internecie czy swoich ulubionych YouTuberów. Trochę też ta starsza grupa zaczyna się przenosić do YouTube'a i mamy tutaj podobne działanie, jak to było w przypadku Facebooka. To znaczy Facebook już przestaje powoli być tą platformą taką głównie skupiającą młodych ludzi, nastolatków, gimnazjalistów, licealistów. Coraz więcej, coraz częściej przenoszą się też tam starsi ludzie, ich rodzice, a nawet ich dziadkowie, bo dostrzegają, że to medium ma dla nich sens i może im pomóc. Dlatego jak najbardziej myślę, że tutaj też ta strefa i wnętrzarska, i zrób to sam, i wiele, wiele innych dziedzin ma szansę na powodzenie. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Raczej nie powinniśmy przeinwestowywać środków zbyt wielkich w nasz kanał i rozwijać się powoli, no bo szybko stracimy zapał, szybko stracimy dużo pieniędzy, to nam się jeszcze nie zwróci i skończymy zanim jeszcze zaczniemy. Więc lepiej małymi kroczkami iść do przodu i rozwijać się w miarę tego, jak zyskujemy kolejnych odbiorców, niż zaczynać po prostu z wysokiego poziomu, który później będzie nam ciężko utrzymać. Nie forma, nie czy to jest piękne, ładne i profesjonalne, bo tym się YouTube właśnie różni od telewizji, że ważniejsza jest dla niego naturalność, prawdziwość, treść i osoba, która im to przekazuje, niż jakaś piękna, kolorowa forma i cudowny obrazek, który zachwyci go, bo to nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim to musi być film YouTube'owy, a nie reklama telewizyjna i to już jest samo przez się, jest pewną zasadą, na którą warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim to musi być mniej obrazkowe, musi mieć więcej luzu, musi być takie bardziej naturalne, bardziej prawdziwe. Warto też często skorzystać z usług samych YouTuberów, którzy już coś robią, na przykład zaangażować takich ludzi, którzy byli tutaj dzisiaj na naszym szkoleniu, którzy mają już pewne grono odbiorców. Być może nie jest to jakieś wielkie grono, a na pewno nieporównywalne z tym, co się dzieje w kwestii kanałów gamingowych albo kanałów rozrywkowych. Natomiast to jest grupa cenna z tego względu, że ona przychodzi w konkretnym celu na YouTube'a, szuka konkretnego produktu i ten konkretny produkt dostaje, więc nie powinniśmy się w tej kwestii nastawiać na to, że zrobimy jakieś super wyniki w kwestii oglądalności czy subskrypcji. Natomiast tu bardziej liczy się, kim ten odbiorca dla nas jest, że on nie ogląda nas, żeby się pośmiać i wyłączyć, tylko ogląda nas, żeby poznać pewną technikę zrobienia czegoś, a potem żeby kupić ten produkt.